Ten podpunkt pierwszy, ustalenie wykazów wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Sądzę, że już wyczerpaliśmy limit dyskusji w tym punkcie. Sądzę, że wyczerpaliśmy już wszelką dyskusję w tym punkcie. Żeby to, proszę Państwa, skonsumować tą uchwałę, ja proponuję zapis w uzasadnieniu. Wszyscy Państwo otrzymaliście uzasadnienie do uchwały. Żebyśmy w tym punkcie, gdzie mamy rozbudowa przedszkola gminnego w Jabłonie, które to zadanie nie może być z przyczyn obiektywnych zrealizowane w roku 2016, zgodnie z umową i aneksem do umowy, zadanie to planowane jest do skończenia do 12 maja 2017 roku. Taki mamy w tej chwili zapis w uzasadnieniu. Ja składam wniosek o dopisanie po słowach do skończenia 31 marca 2017 roku oraz odbiorem i rozliczenia robót do 12 maja 2017 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby ten wniosek uzupełnić, czy jakieś zapisy, to bardzo proszę. Nie. Jeżeli nie, Pan Mariusz, bardzo proszę. Ja tylko chciałbym Pana prawnika spytać się, czy to zostało już tutaj z Panem uzgodnione, tak? To ze mną przedyskutowane. Dziękuję. Czyli wpisujemy, zadanie to planowane jest do skończenia do dnia 31 marca 2017 roku oraz odbiorem i rozliczenia robót do dnia 12 maja 2017 roku. Kto z Państwa radnych jest za tym wnioskiem o dopisanie tych słów w uzasadnieniu? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie środków niewygasających. Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. A przepraszam, proszę Państwa. Przepraszam, proszę Państwa. Jeszcze jedna formalność przed głosowaniem. Bardzo przepraszam, ale to był zgłoszony wniosek przez Pana Radnego na wczorajszym posiedzeniu Komisji Budżetowej o zdjęcie kwoty 1 132 000 złotych ze środków niewygasających w dziale 801, rozdział 80-104. Wniosek uzyskał akceptację Komisji Budżetowej. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Trzy osoby są, cztery. Pani też głosowała? No nie, nie wiem. Pani Bogumiło. To był głos na tak. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek nie uzyskał akceptacji Rady Gminy Jabłonne. Przechodzimy do głosowania z tego projektu uchwały. Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Za. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Nieobecny w czasie głosowania. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Cyguła. Za. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Za. Dziękuję. Pan Tomasz Budzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolegów. Uchwała uzyskała 14 głosów za. Przechodzimy do... Nie można, proszę Pana, kwestii formalnej. Chciałem... No to tym bardziej nie można, proszę Pana. Komu? No chciałbym. Oj, przestańcie. Panie Arkadiuszu, nie, podziękujmy, podziękujmy Panu wykonawcy za cierpliwość do nas. Przepraszamy za wszystkie, które Pana w czymkolwiek urazić. Podczas dzisiejszej debaty życzymy sukcesów i jak najszybszego wybudowania tego przedszkola ma. Ja bym tylko chciał zapytać, co pan wicewójt sądzi o tym, bo tak 6 godzin nawet słowa nie powiedział, a najbardziej jest odpowiedzialny za to. Panie Arkadiuszu, to ja panu powiem. Pan wicewójt otrzymał podwyżkę. No. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Ja od siebie jeszcze chciałem wszystkim Państwu podziękować za głosowanie. Dziękuję. No usłyszałeś głos Pana wicewójta dzisiaj. No o to Ci chodziło? No. A co myślałeś, że głos straci po świętach? No Jezu, no chwila rozprężenia może być. No idziemy dalej, nie? Idziemy dalej. Idziemy dalej.
Punkt 5, podpunkt 2, zmiany w budżecie gminy Jabłonno na rok 2016. Mam nadzieję, że... Panie wójcie, bardzo proszę o zreferowanie projektu uchwały. Szanowni Państwo, trzy konieczne, niezbędne zmiany. Dziękujemy nam za to. Doskonałych humorach spotkali przy przecięciu. Czekamy. Oczywiście. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. A kto stawia? Szanowni Państwo, ja tak szybciutko, żeby nie przedłużać. Pierwsza zmiana w budżecie, 150 tysięcy zwiększenie dochodów. Mamy w budżecie zakup samochodu dla OSP w Jabłonni, który jest finansowany z wielu źródeł. Między innymi OSP postarało się o 150 tysięcy z KSRG. Niemniej jednak gmina pozyskała również środki unijne na ten samochód, żeby zadanie było finansowane zgodnie z wytycznymi unijnymi. Wszystko musi być przelew z konta urzędowego, stąd stres zrobiła jakby nam darowiznę tych 150 tysięcy i my w całości zapłacimy za samochód. I druga zmiana, w związku z pozyskaniem środków unijnych na zakup samochodu wycofujemy środki własne. I mam prośbę do Państwa o szybką autopoprawkę. Dzisiaj dosłownie otrzymaliśmy zmianę... Słuchajcie Państwo. Otrzymaliśmy zmianę dotacji na 500+, bo tam brakuje jeszcze środków, żeby wypłacić, więc prośba jest o wprowadzenie po dochodach i po wydatkach kwoty 10 238 zł. Dziękuję bardzo. 10 238 zł. Nowi mieszkańcy nam dobyli? Nie, po prostu ten plan, który mieliśmy, był niewystarczający i w ostatniej chwili jeszcze otrzymaliśmy decyzję, więc jak dzisiaj wprowadzimy to do uchwały, jutro pieniądze pójdą do mieszkańców. Zieliński się cieszy. Ty też? Ja też. Ty też? Cicho, idziemy. A ja nie. Dziadku. Ma ktoś z Państwa jakieś pytania? Nie ma. Pozytywna komisja, opinia Komisji Budżetowej, 6 głosów tak. 7 za. 7 za. Przechodzimy do głosowania. Pan Zenon Chojnacki. Zenek, te 500 nie dla Ciebie. Dalej. Dalej. Niech powie, no. Pani Teresa Gałecka. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Nie ma, nieobecny. Proszę zanotować godziny, kiedy wyszedł, kiedy wróci. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogomiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Kazimierz Cyguła. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Bodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 14 głosami za. Podpunkt trzeci. Zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jabłonno na lata 16-28. Bardzo prosimy o zreferowanie projektu uchwały. Tu postaram się jeszcze szybciej. Dziękuję. Zmiany tylko w zakresie podjętej przed chwilą przez Państwa uchwały. I oczywiście lata 18-28 do 17-28 dostosowane do projektu i uchwały budżetowej. Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej pozytywnie, 7 głosów za. Dziękuję. Otwieramy dyskusję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski, nieobecny. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Cyguła. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Bodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejny podpunkt, to jest podpunkt 3a wprowadzony dzisiaj do porządku obrad. Dotyczy planu zagospodarowania miejscowego we wsi Jabłonna, rejon ulicy Chotomowskiej i cmentarza w Jabłonnie. Bardzo prosimy, tak? Dobrze, panie Marku? Tak? Bardzo proszę o zreferowanie projektu uchwały. Nie w Chotomowie, w Jabłonnie. W Jabłonnie. Nie, oni nie chcą. Oni czytali już to. Proszę o zreferowanie projektu uchwały.
obejmuje granicę cmentarza od południa. Tak wygląda ten obszar. Jest częściowo zabudowany, zagospodarowany. Jest tam istniejąca stacja CPN-u. Jest tam istniejący skład magazyny i skład materiałów budowlanych. Tak wygląda od strony cmentarza. Jest to niezbyt zagospodarowany i utrzymany obszar. Także tak to wygląda. Od strony jakby obwodnicy cmentarza no, jest porośnięty no i trochę zdegradowany w tej części. Tak wygląda, jest tam też zlokalizowana wieża telefonii komórkowej. To jest widok od strony ulicy Chotomowskiej przy właśnie tym składzie materiałów budowlanych. To jest właśnie ten obszar zagospodarowany, to są te parkingi i tereny utwardzone z tą wieżą. Tu jest ta stacja paliw. No i tak wygląda teren wzdłuż ulicy Chotomowskiej. Teren niezagospodarowany jest zakrzaczony, zadrzewiony. No i to jest obowiązujący plan miejscowy, czyli przystąpiono do zmiany tego planu obowiązującego na skutek wniosków właścicieli terenu. Wnioski zostały uwzględnione w zakresie wysokości parametrów zabudowy. To jest jeszcze studium gminy Jabłonna, które wskazuje funkcję obszaru. I to jest projekt planu, który przedstawiamy Państwu do uchwalenia. Także różnice są tylko takie, że chodzi o współczynniki i w obszarze 6U od strony obwodnicy dopuszczamy tak zwany PSZOK, o którym też szeroko omawialiśmy na komisjach i na ostatniej sesji. Dziękuję. No dodam bardzo uwag, przepraszam, jeszcze dodam, bo pan wójt chce, żebym dodała. Procedura została cała przeprowadzona, wszystkie uzgodnienia. Został projekt oczywiście wyłożony do publicznego wglądu. Uwagi, które wpłynęły, zostały uwzględnione, dlatego załącznik numer 2 do tej uchwały jest pusty, bo nie ma uwag nieuwzględnionych. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Poproszę o opinię Komisji Rozwoju. Szanowni Państwo, ta uchwała była już drugi raz omawiana na Komisji Rozwoju. Za pierwszym razem uzyskała jednogłośnie aprobatę za uchwaleniem. Jednak po sesji w listopadzie, kiedy wróciła uchwała do Komisji Rozwoju, Komisja Rozwoju wypowiedziała się negatywnie, ale to tylko i wyłącznie ze względu na zapis dopuszcza się lokalizowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie wydzielenia wydzielenia wewnętrznego odnoszonego literą A. I w tym momencie było 3 głosy przeciw, jeden głos za i 3 wstrzymujące się. Dziękuję serdecznie. Rozpoczynamy dyskusję w temacie. Bardzo proszę, pan Nowosiński, pan Mariusz. Proszę Państwa, w związku ze stanowiskiem komisji, moim własnym, przede wszystkim chciałbym zgłosić wniosek o wykreślenie. To jest w paragrafie 6 w punkcie 2 podpunkt 1e. Właśnie dopuszcza się lokalizowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie wydzielenia wewnętrznego A. Proszę o wykreślenie, wniosek o wykreślenie tego zapisu z paragrafu 6. Dziękuję bardzo. Za chwilę będziemy głosować. Proszę pan Mariusz. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że jest to bardzo mądry wniosek, proszę Państwa, ponieważ tak jak oceniałem sytuację przed, ten element budził wiele kontrowersji, a naszym nadrzędnym celem jest uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla tej części. W związku z tym nad tym drugim elementem można zastanowić się jeszcze chwilkę.
Natomiast warto procedować dalej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej części Błonnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam jedno pytanie. Czy w związku z tym, że taki wniosek padł, czy na Komisji Rozwoju była jakaś dyskusja na temat, gdzie ewentualnie możemy utworzyć taki punkt? Szanowni Państwo, oczywiście była taka dyskusja, jednakże komisja i członkowie komisji nie znaleźli takiego miejsca, aczkolwiek były pewne propozycje, ale tak jak tutaj wszyscy tutaj, że tak powiem, wyrzucają śmieci, ale nie chcą mieć koło tego, koło siebie. Wszyscy rozmawiają przez telefon komórkowy, ale nie chcą mieć masztu koło siebie. Wszyscy jeżdżą po drogach, ale nie chcą budować. No i to jest takie naturalne taka zachowanie. No nie wiem, musimy nad tym niestety pochylić się jako nad problemem GPSZOK-u zupełnie niezależnie, nie wiem, osobno. I myśleć, może coś wymyślimy wspólnie, gdzie to zrobić w ten sposób. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Pan Wójt, proszę bardzo. Szanowni Państwo, to ja chciałbym też uspokoić, jeśli chodzi o GPSZOK, bo to są obowiązki gminy wynikające z ustawy. Tak jak omawialiśmy szeroko na Komisji Rozwoju, takiego miejsca, gdzie można by było zrobić taki gminny punkt selektywnego odbioru odpadów. Nie mamy na terenie całej gminy takiej nieruchomości, którą moglibyśmy przeznaczyć na tego typu punkt. Ja chciałbym Państwu powiedzieć i przedstawić, jakie są założenia tego. Dokonywaliśmy w tym rejonie zamiany nieruchomości. W związku z tym też pozyskaliśmy ładną działkę, która jest przewidziana w obecnie projektowanym planie miejscowym pod usługi. Natomiast tam dopuszcza się możliwość zrobienia takiego punktu. Taki punkt na dzień dzisiejszy wyglądałby następująco, ponieważ zbliżamy się do przetargu na odbiór odpadów. Taki punkt służy mieszkańcom. To jest miejsce, że tak powiem, z każdego miejsca z terenu całej gminy mieszkańcy mieliby swobodę dojeżdżania. Ogrodzone miejsce, które regularnie odbiera firma z tego punktu, odbiera nam odpady, które mieszkańcy mogą dowozić. Co się w takim miejscu znajduje? Jest utwardzony teren, są przewidziane pojemniki zamknięte do przechowywania odpadów takich jak zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady z domowych gospodarstw, nie przemysłowe, tylko z domowych gospodarstw, jeśli ktoś robi remont w odpowiedniej wysokości, i odpady zielone. Punkt, który jest, w którym stoją pojemniki, ma utwardzoną nawierzchnię, gdzie regularnie przewidujemy, że chcemy zapisać w specyfikacji, żeby raz w tygodniu z tego punktu lub raz na dwa tygodnie z tego punktu ta firma, która będzie świadczyła usługi na rzecz mieszkańców z gospodarstw domowych, również obsługiwała ten punkt dla mieszkańców gminy. Obecnie ten punkt użyczająco mieści się przy starostwie powiatowym w Legionowie. Wielokrotnie mieszkańcy zgłaszali, że jest tam trudny dojazd, wszędzie daleko, i dalej z tym właścicielem tego punktu nie możemy przedłużyć umowy. Ma swoich mieszkańców, to jest na terenie miasta Legionowa, to jest punkt dla mieszkańców Legionowa i na dzień dzisiejszy nie wyraża zgody na to, żebyśmy mogli od nowego roku kontynuować tamten punkt odbioru dla naszych mieszkańców. To jest też ważna decyzja Państwa w tym zakresie. Bardzo proszę też o rozwagę. Dziękuję. Pan Arkadiusz. Panie Wójcie, ja chciałbym Pana zapytać, jak Pan zabezpieczy, bo ma Pan ten plac oddać w ręce jakiejś firmy, tak? No ktoś będzie tam prowadził
Ten punkt, tak? A jak pan zabezpieczy, nie wiem, czy pan ogląda telewizję, w bardzo wielu przypadkach widział pan, co się dzieje. Przywożą beczki z Niemiec, zakopują. Jaką pan mi da pewność, że jakaś firma wynajmie ten plac i nie zakopie takich beczek? A wie pan, że to są ciężkie pieniądze. Ktoś dostanie ciężkie pieniądze, jeden strzał zrobi. Czy będzie jakieś, czy my będziemy tego pilnować? Czy będzie to tak dany plac? Bo na tym to wszystko polega. Widzimy w telewizji, że budzi się wójt, a on ma na placu, czy w lesie, ma na tira z beczkami, gdzie tam jest, nie wiadomo co. Zakopują i za 10 lat okaże się, że my mamy skażony cały teren. Jak pan to widzi? Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni państwo, my nikomu placu nie użyczamy ani nie wynajmujemy, bo to jest gminny punkt i to jest obowiązek gminy i urzędu, żeby to nadzorować. Natomiast możliwości są różne. Możemy mieć tam albo swojego pracownika urzędowego, który będzie obsługiwał ten punkt w danych godzinach otwartych, który będzie przyjmował, albo też zapisać to w specyfikacji przetargowej, że firma, która odbiera, zapewnia pracownika i obsługuje ten punkt w danych godzinach ustalonych i w danych dniu. Dla naszych mieszkańców jest istotne, żeby to było też otwarte w soboty. To są takie już szczegóły, tak, omówienia, w jakich godzinach byłby ten punkt otwarty. Nie 24 na godzinę na dobę, także nie można tam przywieźć 24 na dobę i do żadnego punktu takiej możliwości nie ma. Bardzo proszę, pan Wojciech Nowosiński, nie? Pan Mariusz Grzybek, bardzo proszę. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Okej. Tak jak tutaj pan Wojciech Nowosiński wspomniał, tutaj chodzi w tym momencie o wyłączenie tego elementu z planu zagospodarowania przestrzennego. Jaką mamy alternatywę w dniu dzisiejszym? Mamy taką, to znaczy tak, możliwości, przepraszam. Z tego, co orientowałem się, nie przegłosowanie całości planu zagospodarowania przestrzennego razem z GiePSZOK-iem, albo zagłosowanie za wnioskiem pana Wojciecha Nowosińskiego, który powoduje, że plany zagospodarowania przestrzennego będą dalej procedowane. Jest to bardzo ważne. Ja bym się nie upierał w tym momencie, bo tak jak powiedziałem na sesji wcześniejszej, jestem za GiePSZOK-iem w tym miejscu. Natomiast widząc, jakie jest w tej chwili podejście, my musimy po prostu iść do przodu, a nie cofać się cały czas. Plan zagospodarowania przestrzennego jest tym elementem nadrzędnym. Jeśli nie będziemy iść w tym kierunku, zablokujemy ten plan zagospodarowania przestrzennego takim głosowaniem. Dlatego decyzja należy do wszystkich radnych. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie, to głosujemy. Jeszcze pan Tomasz, bardzo proszę. Dzień dobry. Może dobry wieczór, masz Marek rację. Chciałem powiedzieć, że jest alternatywa dla tej posesji, czyli szarych szeregów. Jak pan wójt mówi, że to takie ekologiczne, wszystko w pomiennikach, teren ma być ogrodzony, pracownik ma być, to przecież my mamy na szereg szeregów takie miejsce, gdzie jest ogrodzone, gdzie jest zabetonowany teren, waga. Gdzie jest waga, właśnie tutaj podpowiada mnie koleżanka. Znaczy budynki stoją, to jak jest takie ekologiczne, to dlaczego to im ma być te związane z, jak to się nazywa, z ochroną środowiska, to dlaczego nie? A tym bardziej, że w tym roku będziemy robić tam drogę. To mi się zdaje, że nie wiem dlaczego. Pan radny uruchomił dyskusję. Tak. Dobry dojazd. Dziękuję. Dobry dojazd. Blisko. Przy lesie. Nie wiem. Dziękuję. Dzień dobry.
No nie, przestańmy się bawić. Przestańmy się bawić z tym wszystkim. Na pewno to jest potrzebne, na pewno to jest niezbędne i jeżeli jest taka potrzeba, żeby było przy szarych szeregów, to oczywiście tak, ale chyba pan radny powinien wiedzieć i być zorientowany, że pan wójt za 1400 zł wynajął ten teren firmie i jest tam, obliguje nas to, przynajmniej o tym, o którym ja myślę. I nie ma tam możliwości przez najbliższe 3 lata, chyba że pomimo tej kostki, która tam została zrobiona nieprawidłowo, pomimo wielu nieprawidłowości, które na tym terenie są, może i tam być ten punkt tej selektywnej zbiórki odpadów. Tylko to po prostu nie jest zdroworozsądkowe. To jest zbyt cenny teren, zbyt wartościowy, żeby na coś takiego to przeznaczać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wójt. Szanowni Państwo, prosiłbym, żeby Państwo zerknęli jeszcze też na ten geoportal, jakby Pani Agnieszka mogła otworzyć tego terenu, który obecnie jest. No teraz już pozamienialiśmy, trochę inaczej to wygląda, ale nie, w geoportalu jakby Pani otworzyła ten teren. To w geoportalu co było teraz. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak wygląda ten teren. Tak, tam w okolicach tak. Mamy cmentarz, projektowaną obwodnicę gminy. Mamy stację benzynową. Mamy duży punkt składu budowlanego. Tu, gdzie Pani Agnieszka pokazuje na tym placu, jest przewidziana obwodnica. I teren sąsiaduje bezpośrednio na rogu tego terenu po lewej stronie, jeśli chodzi dookoła. Jest teren niezabudowany. Działka przy Szarych Szeregów, no, tylko przez drogę są zabudowania od razu mieszkaniowe. No, na dzień dzisiejszy ten teren jest najbardziej przemysłowym terenem, jeśli chodzi o teren całej gminy, bo mamy tutaj stacja benzynowa, skład budowlany, obwodnice dookoła i cmentarz. Tak, to już najbardziej przemysłowy. Nie, ja chciałem jeszcze coś powiedzieć. Wczoraj na Komisji Rozwoju powiedziano nam, że, bo tutaj Zenek mi mówi, że nie mówię nieprawdę, że tam jest zajęty już ten teren. Ja mówię cały czas o Szarych Szeregach. Nie mówię o tym, panie wójcie, tylko o ten. I chciałem się dowiedzieć, bo wczoraj na Komisji Rozwoju mówiono nam, że tam jest pusty teren. Chciałem się dowiedzieć, czy pan Zenek ma rację, czy Urząd Gminy ma rację, czy kto ma rację, czy ja mam rację. Tak, tak. Proszę powiedzieć nam, czy jest przy dawnym kółku rolniczym, czy teren jest wynajęty, czy pusty. Bo jak się okazuje, droga jest 3-metrowa, chcecie wprowadzić jakieś many, duże samochody, co prawie samochód na 3-metrowy, to ci ludzie, co będą jeździli, to gdzie będą zjeżdżali? Będziemy kupować drogę? No ja nie wiem. Trzeba zawołać osiedle Happy, spytać się, zrobić konsultacje i zobaczymy, co oni powiedzą. Proszę udzielić odpowiedzi. Jeśli Państwo dobrze pamiętacie odnośnie działki przy ulicy Szarych Szeregów, to jeśli dobrze pamiętam, w roku 2015 podejmowaliśmy uchwałę o wydzierżawieniu tego terenu. I jest podpisana umowa na okres 3 lat wynajęcia tej nieruchomości, a faktem jest, że tutaj no, drogę budujemy, tak? No także jest tam przewidziana przy tej nieruchomości. Natomiast no tutaj, proszę Państwa, proszę zobaczyć, w sąsiedztwie tylko przez drogę mamy od razu budynki i gospodarstwa domowe. Natomiast no, w tamtej części, jeśli chodzi o dojazd, plan miejscowy przewiduje tam budowę drogi. I na dzień dzisiejszy, tam gdzie dokonywaliśmy podziału i zamiany, jesteśmy właścicielami i kwestia po uchwaleniu planu, możemy wydzielić te pozostałe nieruchomości i tam docelowo drogę wybudować, tak? Panie wójcie, pan dopowie jeszcze, że na Szarych Szeregów plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje tego.
I to od tego trzeba byłoby zacząć. A plan jest uchwalony kilka tygodni temu dosłownie, czy miesięcy temu. Więc po co jakieś takie fanaberie tworzyć? Bardzo proszę, pan Wojciech. Już mam wrażenie, że od dłuższego czasu nie nawiązujemy wypowiedziami do tematu planu zagospodarowania przestrzennego przy cmentarzu w Jabłonie, w związku z czym wnoszę o zakończenie dyskusji i rozpoczęcie głosowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś chciał się wypowiedzieć z państwa przeciwko wnioskowi? Nie widzę. Przegłosowujemy wniosek pana Wojciecha o zakończenie dyskusji. Kto z państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Przechodzimy do głosowania wniosku. Wniosek o wykreślenie z zapisu utworzenia punktu selektywnej odbioru śmieci z tego terenu. Tak? Zgadza się? Tak, panie Wojtku? O wykreślenie tego punktu selektywnej zbiórki śmieci na terenie opracowywanego planu rejonu cmentarza w Jabłonnie. Tak, to jest paragraf 6, drugi punkt, podpunkt E. Paragraf 6. Proszę sobie sprawdzić w materiałach. Dobrze, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za wnioskiem pana radnego Wojciecha Nowosińskiego? Proszę o podniesienie ręki. Mamasz. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Dobrze, przechodzimy, proszę państwa. Ja przepraszam, mogę zabrać głos? Mogę zabrać głos? A jeszcze chce pani referować? No nie, w tej kwestii, co państwo zrobili teraz. Ale proszę. Wykreślenie punktu E. Dopuszcza się lokalizowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie wydzielenia wewnętrznego A. Na rysunku planu jest w legendzie granica wydzielenia wewnętrznego A. I w tym momencie rysunek i tekst nie jest kompatybilny. Więc w tym momencie następny podpunkt, mamy podpunkt 6. Dopuszcza się minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej 500 metrów na terenie wydzielenia wewnętrznego A. Czyli dalej zostaje wydzielenie wewnętrzne A. Ustęp trzeci, punkt pierwszy, litera B. Minimalna powierzchnia działki 500 metrów na terenie wydzielenia wewnętrznego A. Czyli znowu zostaje nam wydzielenie A. Więc wykreślenie jednego podpunktu nie jest w tym momencie całościowe i no ja proszę w tym momencie o, nie wiem, reasumpcję głosowania albo w ogóle o zastanowienie się, bo nie można sobie na etapie uchwalania planów manipulować tekstem, bo nikt się nie zadał pytania urbaniście, czy w ogóle taka zmiana jest możliwa na tym etapie, czy nie wymaga na przykład kolejnego wyłożenia. Dziękuję. Ale pani Agnieszko, tą opinię mogła pani wyrazić była dyskusja, pan Wojtek zgłosił wniosek fakt o zamknięcie, ale po bardzo wielu wypowiedziach mogła pani uczestniczyć w tej dyskusji, tym bardziej, że no, jest pani osobą, która ma największą wiedzę spośród nas na temat planu zagospodarowania. No ale pani o tym powiedziała nam niestety po fakcie i teraz w tym momencie co, może mogę podjąć reasumpcję, rada przegłosuje, powiedzmy to inaczej niż zagłosowała przed chwilą. No ale co to nam daje, bo celem tego głosowania miało być wykreślenie tego punktu selektywnej zbiórki odpadów. Czyli co, my w tej chwili już nie możemy podjąć takiej decyzji? Pani Agnieszko? Nie rozumiem po prostu. Czy my już w tej chwili nie możemy podjąć takiej decyzji, że tego nie chcemy? Dla mnie to jest, jeśli jakikolwiek zapis w uchwale jest na niekorzyść gminy bądź mieszkańców, nie wolno takich rzeczy robić na sesji. Panie Arkadiusz Cygula, bardzo proszę. Ale mamy zapis. Proszę państwa, tak naprawdę patrzcie, jest kolega, dajcie mu od X czasu, dajcie mu zrobić to, co chce zrobić. To jest człowiek, który rzeczywiście tam inwestuje. No dajcie mu wybudować ten kawałek garażu. No przecież tak nie może być, żebyśmy cały czas blokowali. No nie. Pani Dorota, następnie pan Marek i następnie pan Marek. Szanowni państwo, z tego co się orientuję, na ostatniej sesji plan ten wrócił do komisji właśnie z tego względu, że jak gdyby no nie było zgody na utworzenie tego punktu. Przez cały miesiąc
Czy słyszeliście państwo o czymś takim, że zdjęcie tego powoduje to, co spowodowało w tej chwili? Na ostatniej Komisji Rozwoju nie uczestniczyłam, ale rozumiem, że rozmawialiście państwo na ten temat i nie rozumiem bardzo, co się zadziało. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Marek, następnie pan Mariusz. Ja bym prosił jeszcze raz panią Agnieszkę Zabitowską, żeby wytłumaczyła do końca właśnie te zapisy dalej, gdzie jest A, mówimy o tej działce, to proszę minimalną powierzchnię nowo, bo w legendzie też mamy A i tu też mamy A w tekście dalej. Poza tym powiem tak może publicznie, ale prywatnie pytałem pani Agnieszki miesiąc temu. Pani mówiła, że jest to możliwe do wykreślenia. Więc dlatego też jestem teraz lekko zdziwiony, powiem szczerze. Ale bym prosił o wyjaśnienie tego, jeżeli pani by wyjaśniła to dokładniej. Dziękuję. A wczoraj na komisji nie mogliście tego wszystkiego sobie państwo wyjaśnić? Wczoraj na komisji rozmawialiśmy o innych lokalizacjach. O tym była rozmowa. O innych lokalizacjach była rozmowa. Żeby cokolwiek wykreślać, trzeba to zrobić powoli i z rozwagą, tak, żeby i rysunek, i tekst był jednolity. A w tym momencie wykreślenie jednego punktu nie daje nam tej jednolitości, bo zostaje nam wydzielenie A na rysunku planu w legendzie i narysowane w obszarze 6U. I tak samo, jeśli mówimy o jakimś wydzieleniu A, to mamy podpunkt 6. I mamy podpunkt jeszcze w ustępie trzecim, ustęp trzeci, punkt pierwszy, litera B. Też mówimy o wydzieleniu wewnętrznym A. Ja wczoraj o tym nie mówiliśmy, że będziemy wykreślać dzisiaj na jakiś tam podpunkt na sesji. Gdybyśmy nas na komisji o tym wspomnieli i rozmawialibyśmy, to wtedy byśmy się zastanowili, mielibyśmy dłuższy czas na to, żeby się zastanowić, jakie są tego konsekwencje. Ja w tym momencie na gorąco państwu mówię, że ja uważam, że to, czy wykreślenie tego jest na korzyść kogoś, czy całej społeczności, czy nie. Bo ja uważam, rozmawiając jeszcze z panią tu Anną, która zajmuje się PSOK-iem, że to nie będzie na korzyść mieszkańców wykreślenie tego, bo wtedy wszyscy mieszkańcy będą musieli, nie wiem, może jeździć do Warszawy, zawozić swoje odpady. Więc taki zapis, wykreślenie takiego zapisu, nie wiem, czy będzie z korzyścią dla mieszkańców. Więc jeśli taki zapis był na wyłożeniu, był uzgodniony, nie było do niego żadnych uwag, więc uważam w tym momencie, że jeżeli go wykreślamy, to powinniśmy go w tym momencie, taki plan, wyłożyć ponownie do publicznego wglądu. Dziękuję. Pan Mariusz, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No, tego się, proszę państwa, obawiałem, że dojdzie tutaj do w jakimś sensie, tak, blokowania tego planu zagospodarowania przestrzennego, a przecież chyba nie o to chodzi, tak? Tutaj pan Wojciech zaproponuje inne rozwiązanie i poproszę o głos pana Wojciecha. Bardzo proszę, panie Wojciechu. Ja tylko ubolewam nad tym, pani Agnieszko, że robi to pani z takim opóźnieniem. W mojej ocenie to jest próba jakoś w sumie nieudolna, ale udowodnienia chyba nam radnym, bo tu chodzi o kwestie intencji naszych, które my już zdradzamy co najmniej od miesiąca, a fakt, że pani teraz nam wspomina o tym po głosowaniu, jest nieelegancki. Natomiast chciałem zgłosić w takim razie autopoprawkę do swojego wniosku i nie wykluczać tego podpunktu E, natomiast wprowadzić tam słowo nie dopuszcza się. Czyli brzmiałoby to... No tak, nie dopuszcza się. Nie dopuszcza się. Przeciwko skreślić. Podpunkt E, nie dopuszcza się. Panie Wojciechu, autopoprawkę to oczywiście poddam pod głosowanie. Może zróbmy chwilę przerwy. Ustalmy sobie to już tak na spokojnie, żebyśmy to przegłosowali i mieli to... Bo jeszcze pan Marek przed przerwą, bardzo proszę, i uzgodnimy sobie szczegóły. Szanowni państwo, bo na mapie, którą mamy w uchwale, jest oczywiście literka A, jest prostokącik, to jest granica wydzielenia wewnętrznego. No i dobrze, mamy takie wydzielenie i również mamy o tym wydzieleniu umowę w paragrafie, właśnie to pani wspomniała, drugim, podpunkt szósty, i w paragrafie trzecim, podpunkt B.
Także tutaj ja uważam, że powinniśmy to zostawić jak jest i by było też dobrze. Ale może po tej przerwie to dojdziemy do wniosków jakichś wspólnych. Dziękuję. Trzecie jeszcze? Proszę. Proszę Państwa, bo tylko jedna prośba. Pan Wojciech będzie musiał wyjść. No ja wiem, że pan Wojciech chciał wyjść o 18 godzinie. Jakiekolwiek autopoprawki później... Dobrze, to nie przedłużajmy. Proszę panie, bardzo szybko w tym temacie. W razie czego zwołamy przerwę. Proszę. Proszę do mikrofonu. Ponieważ ja na planach zupełnie się nie znam. Natomiast chciałam zapytać panią Agnieszkę, czy taka zmiana, którą pan Wojciech zaproponował, powoduje konieczność wyłożenia planu na nowo? I drugie, czy tak jak na przykład głosujemy autopoprawką zmiany w budżecie, tak? Jeżeli ja prowadzę jakąś autopoprawkę, czy pan wójt, to wiadomo, że muszę zmienić uchwałę, dopisać w uzasadnieniu i tak dalej, i tak dalej. Czy w związku z tym przez autopoprawkę pana Wojciecha potem już jakby no tutaj pani Agnieszka dalej sama pewnych rzeczy nie może dostosować do tego wniosku? Tylko te moje dwa pytania, bo no nie znam się na tym, tak? Czy koniecznie jest włożenie do kolejnego publicznego wglądu? Pani Joanna, bardzo. Szanowni Państwo, zaszła sytuacja wynikająca z wniosku pana radnego Wojciecha Nowosińskiego. Pierwsza propozycja jest taka, żeby wykreślić ten punkt. I zdaniem moim wykreślenie punktu automatycznie powoduje dostosowanie, bo taka była wola Państwa, głosując za tą propozycją, dostosowanie części tekstowej do części graficznej i wszędzie tam, gdzie występują te zapisy odnoszące się do terenu A, to oczywiście adekwatnie na wszystkich paragrafach, gdzie taki zapis istnieje, czyli dostosowanie. I takie sytuacje są dopuszczalne, dopóki nie będzie podjęta uchwała czy zagłosowana przez Państwa. Każda zmiana w zakresie procedowania przed podjęciem głosowania może być przyjęta. Natomiast negatywnie odnoszę się do drugiego pomysłu pana Wojciecha, kiedy proponuje rozwiązanie, że dopisujemy tylko słowo nie dopuszcza się, bo w mojej ocenie myślę, że mogę się mylić, ale tak opieram się na wiedzy, doświadczeniu. To już wymaga wyłożenia ponownego planu. To zaprzeczenie nie automatycznie powoduje wykonanie nowych procedur. Więc dla bezpieczeństwa przyjmijmy wersję, jeśli Państwo wyrażacie na to zgodę oczywiście, pierwszą wersję i w tym momencie ja nie widzę przeszkód, żeby dostosować rysunek do tekstu powodującego wykreślenie tego punktu, który pan Wojciech zgłasza i ewentualnych innych zapisów, które wynikają z tych rozwiązań. I to wszystko. Czyli dobrze, przechodzą teraz już do meritum sprawy. Przegłosowaliśmy wniosek. Wniosek uzyskał. Za chwilę będziemy głosowali, momencik. Za chwilę będziemy głosowali uchwałę. W momencie, kiedy uchwała uzyska akceptację Rady Gminy Jabłonna, pani Agnieszka w ramach swoich kompetencji przygotuje nam do wysłania do wojewody nowego tekstu uchwały z wykreślonym tym punktem, z nowym załącznikiem graficznym. I to rozwiązuje nam problem. Dobrze. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos? Czy takie rozwiązanie możemy jak najbardziej zastosować? Ale pani Agnieszka. Ja uważam, że wykreślenie tego skutkuje kolejnym wyłożeniem. A no właśnie. Proszę Państwa, podejmijmy decyzję. To jest moje zdanie. Zagłosuje każdy z Państwa. Naszym obowiązkiem jest wysłanie tej uchwały do Biura Prawnego Wojewody. Tam będzie poddane to analizie. Jeżeli najwyżej zostanie nam uchwała, zostanie wszczęte postępowanie i jeszcze raz będziemy musieli nad tą uchwałą popracować. Pan Zenon Chojnacki? Dziękuję. Pani Teresa Gałecka? Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek? Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik? Za. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski? Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski? Nieobecny. Pani Marta Lipińska? Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska? Dziękuję. Ja jestem za. Pan Wojciech Nowosiński? Dziękuję. Pan Artur Szymkowski? Dziękuję. Pan Arkadiusz Cygula? Dziękuję. Pani Dorota Świątko? Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński? Dziękuję. Pan Marek Zieliński? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 14 głosami za i będziemy śledzili jej dalsze losy. Przechodzimy do... Chcecie przerwy Państwo, kochani? Nie. Tak czy nie? Nie.
nadanie nazwy ulicy w miejscowości Chotomów Bina Jabłonna. Prosimy o... Szanowni Państwo, zgłaszamy projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicą w miejscowości Chotomów. Ja nie wiem, czy Pan Przewodniczący dobrze powiedział Jabłonna, w gminie Jabłonna. Aha, dobrze. Dotyczy to oczywiście dwóch dróg, które oznaczone są, pierwsza z dróg numerem ewidencyjnym 705/11 i 704/1. Tu proponuje się nazwę ulica Urocza, natomiast w odniesieniu do drugiej drogi, która ma numer ewidencyjny 692/6, tu proponuje się nazwę ulica Jutrzenki. Potrzeba zmiany tych ulic wynika z faktu, że w pierwszym przypadku właściciele wystąpili o zmianę nazwy drogi, dlatego że ich nieruchomości posiadają numerację porządkową od ulicy Piusa 11 i do numeru 6163 dodane są kolejne litery alfabetu, co oczywiście powoduje utrudnienia lokalizacyjne tych nieruchomości. Natomiast w odniesieniu do drugiej drogi, to jest ulicy Jutrzenki, także są numeracje porządkowe od ulicy Piusa 11, tu z kolei jest numer 43. Żeby ułatwić tą lokalizację, zasadne jest uwzględnienie wniosków mieszkańców. Dodam jeszcze, że są to drogi wewnętrzne, których własnością jest gmina Jabłonna. Właścicielem jest gmina Jabłonna. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię komisji. Komisja Rozwoju tą uchwałę zaopiniowała jednogłośnie za, z poprawką w pierwszym tym akapicie mówiącą o tym, że ulica Urocza, mamy taką ulicę w gminie Jabłonna, ona jest w miejscowości Jabłonna i w uzasadnieniu tej uchwały tutaj mieszkańcy proponują ewentualną alternatywną nazwę Sowia i do tego się komisja przychyla, żeby była ta Sowia i ulica Jutrzenki. Czy wie Pan, Panie Marku, to byłoby zachowane pewne nazewnictwo w tym ciągu porannej rosy, Urocza, Jutrzenki. To są tak już odrębne dwie miejscowości, że ja bym jednak był za tym, żeby taki był wniosek mieszkańców, do tego się przychylali, nam to ułatwi też życie w Chotomowie. Także może zostawmy tą ulicę. Ale tak, ale po konsultacjach, wie Pan, akurat mam tam trochę na ten temat wiedzy, bo to w moim okręgu wyborczym jest, rozmawiałem z mieszkańcami, pierwotną nazwą to jest właśnie ulica, nazwa ulicy Urocza. Dlatego stąd moja prośba o przegłosowanie ulicy Uroczej. Tak jest to w uchwale. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Czy ulica Urocza, ulica Jutrzenki. Pan Zenon Kojnacki? Nieobecny w czasie. A, dziękuję. Pani Teresa Gałecka? Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek? Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik? Dziękuję. Pan Paweł Krajewski? Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski nieobecny. Pani Marta Lipińska? Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska? Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński? Nieobecny. Pan Arkadiusz Cygła? Nieobecny. Pani Dorota Świątko? Dziękuję. Pan Tomasz Bodzyński? Szymkowski. Pan Święczkowski obecny? Tak? Dziękuję. Pan Tomasz Bodzyński? Dziękuję. Pan Marek Zieliński? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 11 głosami za. Kolejny projekt uchwały. Nadanie nazwy drogą wewnętrznej miejscowości Jabłonna w gminie Jabłonna. Bardzo proszę o zreferowanie projektu uchwały. Szanowni Państwo, składamy tutaj propozycję uchwały odnośnie nadania nazwy drodze dwóch dróg, które to drogi są w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej i to spółdzielnia mieszkaniowa w Legionowie złożyła wniosek, aby drodze, która ma numer ewidencyjny, oznaczona jest jako działka o numerze ewidencyjnym 1449/266 nadać nazwę ulica Studencka, a z kolei drugiej drodze, która ma numer ewidencyjny 1449/279 nadać nazwę ulica Kameralna. Jak Państwo macie na załączniku graficznym, obie te drogi są zlokalizowane w bliskiej odległości i w jednej linii na dobrą sprawę, a przecina je ulica Akademijna. Drogi są wewnętrzne do zabudowanych nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię komisji. Komisja Rozwoju jednogłośnie zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Dziękuję. Czy w tym temacie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos?
Dziękuję bardzo. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. W sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w miejscowości Jabłonna, w gminie Jabłonna, ulica Studencka i Kameralna. Pan Zenon Chojnacki? Pani Teresa Gałecka? Pan Mariusz Grzybek? Pan Mariusz Grzybek chce? Pan Włodzimierz Kowalik, nieobecny w trakcie głosowania. Pan Paweł Krajewski? Pan Adam Krzyżanowski, nieobecny. Pani Marta Lipińska? Pani Bogumiła Majewska? Pan Witold Modzelewski, nieobecny. Pan Wojciech Nowosiński, nieobecny. Pan Artur Szymkowski? Pan Arkadiusz Syguła, nieobecny. Jestem za. Pan Tomasz Wodzyński? Pan Marek Zieliński? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 10 głosami przy nieobecnych osobach na sali. Dziękuję bardzo. I następna uchwała. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Chotomów w gminie Jabłonna. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, przedstawiamy projekt uchwały na wniosek właściciela działek, który prowadzi działalność gospodarczą. Działek, które przylegają do drogi. Drogi, która jest własnością gminy. Drogi, która również składa się z dwóch działek ewidencyjnych o numerze 2388/3 i 71/37, aby tejże drodze nadać nazwę ulica Wiosenna. Tutaj alternatywnie jeszcze, przepraszam bardzo, nie było alternatywnej propozycji. Tylko chcę dodać, że ulica Wiosenna jest zlokalizowana w okolicy drogi przy ulicy Hanki, przy ulicy Łąkowej i ulicy Majowej. No i można by założyć, że koresponduje swoją nazwą z otaczającymi ulicami. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę o opinię komisji. Szanowni Państwo, Komisja Rozwoju również znalazła taką ulicę w zasobach gminnych, ulicę Wiosenną w miejscowości Jabłonna. Dlatego też, skoro nie mieliśmy kontaktu, nie było nazwy alternatywnej, komisja postanowiła 7 głosami za przenieść tą uchwałę na styczeń 2018 roku. Jednakże w trakcie tutaj jakby ostatniego czasu również tutaj mieszkańcy zaproponowali alternatywną nazwę ulica Barbary. Szanowni Państwo, decyzja tak naprawdę należy do Państwa, czy nazwiemy ją Wiosenna, czy ulica Hanki. Ja myślę, że nawet nie musi to wracać do, przepraszam bardzo, czy Wiosenna, czy Barbary. Nie musimy koniecznie wracać do, chyba do Komisji Rozwoju z taką, także możemy tą decyzję, mam nadzieję, dzisiaj podjąć i ewentualnie w dyskusji wyłonić jedną z tych dwóch nazw. Dziękuję. Czyli rozumiem, że na komisji była dyskusja nad ulicą Wiosenną, nad nazwą ulicy Wiosennej lub Barbary. A jaka była decyzja? Nie, to jest Barbary, decyzja mieszkańca. Barbary jest dzisiaj. Czyli decyzja Komisji Rozwoju? Decyzja Komisji Rozwoju jest za przeniesieniem na styczeń 2018 roku, z tym, że zaszły nowe okoliczności, więc możemy też tą podjąć uchwałę z ulicą Barbary lub Wiosenną lub zostawić to przeniesienie na styczeń 2018 roku. Nastąpiły nowe okoliczności, tak powiem. Dziękuję. Bardzo proszę, panie wójcie. Szanowni Państwo, tutaj tak jak na komisji była dyskusja, jak Państwo mieli okazję, jak otworzyliśmy mapę większą, ten ciąg, który jest na północ widoczny na tej mapie, będzie również kontynuacją tej nazwy docelowo. Docelowo i ta ulica dochodzi do ulicy Partyzantów. Czyli to będzie też konsekwencja docelowo, bo ta ulica będzie, ten ciąg nazywał się już tak samo, jak dokona się podziału tej nieruchomości, która graniczy. Czy w imieniu mieszkańców ktoś z Państwa zgłosi propozycję nazwy Barbary? Czy głosujemy? Czy przenosimy? Bardzo proszę, pani sekretarz. Szanowni Państwo, temat jest, jeżeli zamiarem jest nadanie dzisiaj tej nazwy, to trzeba mieć też na uwadze i głosy mieszkańców, że przedłużenie tej ulicy Wiosennej, którą Państwo macie na mapie graficznej, powoduje taką sytuację, że tamta droga jest własnością osób prywatnych, fizycznych. A w tym wypadku prawo jednoznacznie mówi, że musi być jednomyślna zgoda wszystkich właścicieli.
Na chwilę obecną wniosek nie został złożony, więc nie możemy dzisiaj wiedzieć, czy wszystkie te osoby wyrażą na to zgodę. To może z wszelkiej ostrożności podejmiemy działania w tej kwestii w styczniu. Bo nie wiemy, czy te osoby tak naprawdę w 100% wyrażą zgodę na proponowaną nazwę Barbary. Ale przy drodze gminnej chyba nie musimy... W odniesieniu do tej działki, którą teraz proceduje, uchwała jest przygotowana, akurat gmina jest właścicielem, więc tutaj gmina może absolutnie taką propozycję, jaką złożył właściciel działki przyległej, przyjąć, czyli ulica Wiosenna. Pan Zenon, bardzo proszę. Ja przepraszam bardzo, ta ulica dochodzi do miasta Legionowo. Za chwilę okaże się, że w mieście Legionowo również jest podobna ulica i znowu nie nadamy ulicy takiej nazwy. Mamy Wiosenna, idźmy w kierunku Wiosennej. Każde opóźnienie, to jest rejestracja samochodu, to są zmiana dowodów, każdy dzień zwłoki. O miesiąc to jest naprawdę dużo. Jestem za tym, że absolutnie powinno się w trybie pilnym, natychmiastowym porządkować numerację i porządkować ulicę. Więc jestem absolutnie za tym, żebyśmy nie zmieniali tego. Trudno, tak się stało. Idziemy w kierunku tym, żeby nadać tej ulicy Wiosenna. Dziękuję. Nie ma w Kotomowie takiej ulicy, tak? Wiosennej? Nie. Ale to powtarza się bardzo dużo. U mnie też jest Lipowa. Dobra, pan wójt, proszę. Ale nie gadajcie. Przekupy. Szanowni państwo, wiadomo, że o gustach i nazwach ulic się nie dyskutuje. Każdy może mieć inne zdanie. Natomiast przyjęliśmy też jakąś zasadę i na Komisji Rozwoju wielokrotnie o tym była mowa, że jeśli już nadajemy nowe nazwy ulic, to żeby one się w poszczególnych miejscowościach gminy nie powtarzały. Dlatego jeśli państwo uznajecie, akurat Wiosenna się powtarza, dzisiaj jakiś na świeżo padł wniosek dotyczący nazwy ulicy Barbary, wstrzymamy się o miesiąc, jeśli chodzi o ten, skonsultujemy tą ulicę. No to co, zgłośmy wniosek, nazwijmy to Barbary, bo przedłużymy o miesiąc, zupełnie bez sensu. Zgłaszam wniosek o nadanie nazwy ulicy Barbary. Kto z państwa jest za wnioskiem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały o nadanie nazwy ulicy w miejscowości Kotomów, gmina Jabłonno. Pan Zenon Chojnacki? Za. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka? Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek? Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik? Nieobecny. Pan Paweł Krajewski? Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski? Nieobecny. Pani Marta Lipińska? Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska? Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński? Nieobecny. Pan Artur Szymkowski? Dziękuję. Pan Arkadiusz Cygula? Za. Dziękuję. Pani Dorota Świątko? Za. Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński? Za. Pan Marek Zieliński? Dziękuję bardzo. Proszę sobie zmienić w projekcie uchwały, już w uchwale, że to jest ulica Barbary. 11 głosów za. Dziękuję. Przechodzimy dalej do następnego. Podpunkt 7. Nadanie nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Rajszów, gmina Jabłonna. Proszę zreferować projekt uchwały. Szanowni państwo, właściciele działek zlokalizowanych wzdłuż drogi, która ma numer ewidencyjny 94/13 i posiada szerokość 4 metrów, jest to droga wewnętrzna, która zabezpiecza komunikację do tych nieruchomości, złożyli wniosek, aby drodze tej nadać nazwę ulica Dzika. Droga oczywiście znajduje się w miejscowości Rajszew. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o opinię komisji. Komisja jednogłośnie była tutaj za, bez żadnych wątpliwości. Dziękuję. A dlaczego to nie może być nazwa dwusłowowa w tym wypadku? Głosujemy pana. Czy ktoś chciałby zgłosić wniosek? Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos w sprawie nazwy ulicy Dzika? Pan Mariusz Grzybek. Ja rozumiem, że mieszkańcy taką nazwę sobie wybrali, tak? Tak. Pewnie. Okej, dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń do dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Projektu uchwały. Pan Zenon Chojnacki? Dziękuję. Pani Teresa Gałecka? Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek? Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik, nieobecny. Pan Paweł Krajewski? Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski, nieobecny. Pani Marta Lipińska? Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska? Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński, nieobecny. Pan Artur Szymkowski, za. Pan Arkadiusz Cygula? Dziękuję. Pani Dorota Świątko? Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński? Dziękuję. Pan Marek Zieliński?
Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny podpunkt w punkcie 5, podpunkt 8. Zmiany uchwały nr 28 łamanej na 273 łamanej na 2016 Rady Gminy Jabłonę z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2018. Bardzo prosimy o zreferowanie projektu uchwały. Szanowni Państwo, to jest drobna zmiana. Po podjęciu uchwały 30 listopada w nadzorze wojewody w tym zakresie została wskazana, żebyśmy dokonali zmiany w zapisie w jednym paragrafie. Artykuł otrzymywałby brzmienie: wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie artykułu 19a ustawy. To dotyczy zadań związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym wykonanie zadań publicznych w drodze pozakonkursowej. Stanowi nie więcej niż 20% środków określonych uchwałą budżetową w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, to jest około 20 tysięcy złotych. I doszedł tutaj właśnie ten zapis, że to jest około 20 tysięcy złotych. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię komisji właściwej. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Wiadomo, po prostu wojewoda odrzucił nam ze względu na procenty. Musieliśmy tutaj wstawić konkretną kwotę, więc 5 głosami za, dziękuję. To nie jest konkretna kwota, bo to jest około. Około 20 tysięcy, tak jest zapisane w uchwale. Czyli to nie jest konkretna kwota. A co to znaczy około? 19, 25? Może to słowo około po prostu, no nie wiem, to tak jest trochę. Do 20 tysięcy zróbmy, ale nie około 20. No taki zapis trochę w tej naszej ustawie będzie, w tej naszej uchwale, że ja zgłaszam wniosek, żeby to była kwota do 20 tysięcy. Panie mecenasie, czy mógłby pan się do tego odnieść, jak to powinno wyglądać? Nie wiem, jakie były treści dokładnie zastrzeżeń od nadzoru. Taki, czy nadzór się odpowiada do samego. Proszę, mamy po prostu taki zapis. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie artykułu 19a ustawy stanowi nie więcej niż 20% środków określonych uchwałą budżetową w zakresie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym, to jest około 20 tysięcy. Proszę mi powiedzieć, tak, czy to jest prawidłowy zapis? W tej chwili brzmienie widzę, jakie jest przed nami. Nie wiem, jaka była treść zastrzeżeń, co nadzór nam zarzucał. Szanowni Państwo. Mamy dokumenty od wojewody? To ja. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o ten zapis, miał brzmienie w naszym projekcie uchwały, stanowi nie więcej niż 20%, natomiast do wojewoda wskazał, to nie jest korespondencja, tylko telefoniczne ustalenia, że mamy zrobić to, poprawić ten zapis i wskazał dokładnie taki zapis, że mamy go dopisać poza rządem, to jest około 20 tysięcy złotych, bo jest wcześniejszy punkt, że stanowi nie więcej niż 20. Panie mecenasie. Myślę, że skoro to jak taka jest wola wojewody, tutaj dla nas to nic specjalnie nie zmienia, prawda? Nie lepiej by brzmiało do 20 tysięcy złotych? No, ale jak będzie nam brakowało, nie wiem, 100 złotych na to, żeby tam coś tak, jeszcze, jakieś zadanie. Ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w temacie? Bardzo proszę. Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Pan Zenon Kojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Grecka. Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski nieobecny. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński nieobecny. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Sygula. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Podpunkt 9. Uchwalenie regulaminu przyznania nagrody Rady Gminy Jabłonna dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jabłonna. Projekt uchwały otrzymaliście Państwo wraz z materiałami na 28. sesji Rady Gminy Jabłonna w dniu 30 listopada 2016 roku. Bardzo proszę wnioskodawców o Pana Wójta, bardzo proszę o wypowiedzenie się w sprawie projektu uchwały, bo Pan miesiąc temu zawnioskował o zdjęcie tego z porządku obrad. Miał Pan się ustosunkować do treści uchwały. Bardzo proszę o wypowiedź. Nie widzę zastrzeżeń. Państwo przedstawiliście. Czy w uchwale zostały zgłoszone jakiekolwiek zmiany? Panie Arkadiuszu, Pan mówił. Czyli było, no czyli tak była sztuka. Było jak
Była sztuka dla sztuki. Było szliwie. Dobrze, otwieramy dyskusję. Kto z Państwa chciałby się wypowiedzieć? O opinię komisji można prosić? Opinia komisji. Pozytywnie. Pozytywnie. Komisja pozytywnie. No tak, dobrze. Zaakceptowała to, dobrze. Pan Zanuch Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Mariusz Żybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Nieobecny. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Nieobecny. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Kazimierz Cyguła. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Budzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. Punkt 10. Zatwierdzenie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Jabłonno na rok 2017. Czy Panowie Przewodniczący Komisji chcieli ustosunkować się do tych planów? Znaczy tu mamy jeden wniosek, który był składany. Czy Państwo chcecie sobie jako Komisja Rewizyjna dopisać w miesiącu styczniu? Nie, chcemy Panie Przewodniczący z marca przenieść na styczeń, bo my mamy to w marcu i bardzo bym prosił przeniesienie, tak mówił Przewodniczący, na styczeń. A więc jest to, to myślę, że już w ramach komisji sobie przeniesiemy. Nie? Bo tak można. No w marcu nie macie tego Państwo. No to co on mi mówił? No to jest. O nakładkach asfaltowych. Nie wiem kiedy. W czerwcu? A nie, no to musi. A nie, no to musimy przenieść na styczeń. No to przenieść się na styczeń. Ale czy jest w czerwcu? W czerwcu jest punkt, nie, to jest analiza procedury dotyczącej wyłaniania, wykonania nakładek asfaltowych w gminie Jabłonno w roku 2016. To, czyli tutaj Pan wnioskuje, żeby to było przeniesione. Tak, przeniesiemy na styczeń. W ramach komisji przeniesiecie sobie to na miesiąc. To w ramach tak, przeniesiemy na styczeń. Czy ktoś z Państwa przewodniczących komisji chciałby się wypowiedzieć? Pani Teresa Gawecka, bardzo proszę, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych. Szanowni Państwo, ja wiem, że wszyscy macie plany pracy komisji stałych. My po prostu na komisji dzisiejszej, którą żeśmy mieli, prowadziliśmy tylko zmianę. Posiedzenia Komisji Spraw Społecznych będą się odbywać w piątki, nie w środy. Bardzo proszę o poprawkę w dokumencie. To będą piątki poprzedzające sesję. Godzina zostaje ta sama o godzinie 9. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa jeszcze o Komisji Budżetowej? Jest. Chciałem Państwa powiadomić, że harmonogram posiedzeń Komisji Budżetowej nie ulega zmianom. Będzie to tak jak w tym roku. Będą to wtorki o godzinie 14 przed sesją w każdy ostatni wtorek miesiąca. I tak samo proponujemy już będąc, żeby posiedzenia sesji też się odbywały tak jak w tym roku, czyli w każdą środę miesiąca o godzinie 10 rano. Dobrze, ostatnią środę miesiąca o godzinie 10 rano, a posiedzenie Komisji Budżetowej ostatnie wtorki miesiąca o godzinie 14. Była jeszcze sugestia w dniu wczorajszym pani sekretarz dotycząca zmiany terminu sesji, żeby to przenieść na czwartki, a zostawić Komisję Budżetową we wtorki. Pochylimy się nad tym pomysłem w przeciągu najbliższych dni i być może poddamy Państwu pod zastanowienie się i przegłosowania innego dnia, jeśli chodzi o sesję. Pan Arkadiusz, proszę. Dodałem, że my zmieniamy godzinę z 16 Komisji Oświaty na 15.30. Dobrze, to żeby tam no wszyscy, ale dla innych, no bo dla nas tak, ale niech inni wiedzą, że taka jest kolejność. No ale żeby wszyscy radni wiedzieli. Czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Pan Zanuch Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek. Dziękuję. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski nieobecny. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Nieobecny. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Cyguła. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, skończyliśmy pakiet związany z uchwałami. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdania. 5 minut przerwy.